Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro. Witam was w małej zagrajce z Circle Empires. Kochani, bez zbędnego przedłużania, opowiem wam już o tej grze podczas rozgrywki. Ja już jeden materiał zrobiłem z tego i stwierdziłem, że jak najbardziej na jeden odcinek może to być. Troszeczkę źle tam rozegrałem i tak dalej, ale myślę, że jak wam pokażę to od początku, to bardziej teraz będę mógł określić, na czym ta gra polega i czy warto w ogóle ją kupić. Damy sobie oczywiście osobowość gracza SI na normalny, liczba przeciwników 2. 16 okręgów, myślę, że wystarczy. Imperialny konflikt. Walcz z przeciwnikami sterowanymi przez SI, aby podbić cały świat. Oni też mają podobne plany. Tu mamy przyjrzenie i tak dalej, sterowanie. Jakoś sobie z tym poradzimy. No i tak, czym jest ta gra? Na pewno pamiętacie grę, którą już nagrywałem w sumie na kanale Hero Hour. Hero Hour? Chyba tak. To się chyba tak nazywało. I ogólnie gra ta polegała na budowaniu jednostek i walkach tak jakby w czasie rzeczywistym. No, lekkie podobieństwo tutaj widać, zresztą nawet Steam mi polecił to właśnie poprzez Hero Hour. Więc myślę, że coś w tym musi być. Zrobimy sobie jednostki rycerzy. Ogólnie tak, mamy tutaj kilka typów surowcy. Dokładnie to trzy. Drewno, jedzenie oraz złoto. Liczba robotników i kręgi, które już przyjęliśmy. I tak, tutaj te osoby, które właśnie zbierają te surowce. Surowce są nieskończone. Znaczy, drewno chyba jest nieskończone, tak mi się wydaje. Przynajmniej po tych rozgrywkach, co ja grałem, na to właśnie wyglądało. Jedzenie i tak dalej to się respi co jakiś czas. Możemy również im pomagać w zbieraniu, w produkcji tych surowców. Teoretycznie wszystkie jednostki mają tutaj expy, nie expy. Nawet widzę, że magazyny mają te expy. I tutaj na przykład jeżeli dynia sobie podrośnie, to będzie już wielką dynią. Aczkolwiek tutaj nasi robotnicy pewnie zaraz i tak to wszystko wykorzystają, więc nie zobaczymy niestety tej wielkiej dyni. Tak samo bohaterowie mają tutaj różne bonusy, jaką jest jednostką, jakie ma obrażenia, jakie ma odporności, etc., etc. Wszystko tutaj widzimy. I w sumie ten tryb przynajmniej polega na tym, aby podbijać, że każdy tryb teoretycznie polega na tym, żeby podbijać wszystkie te kręgi. My widzimy tylko te kręgi, z którymi jesteśmy podłączeni, albo przynajmniej, nie wiem, wchodziliśmy z nimi w interakcję. Jeżeli tutaj byśmy teraz zaatakowali, to odblokowałby nam się ten krąg i ten krąg. I właśnie na tym gra polega. Czy teoretycznie powiem wam osobiście, że myślałem, że ta gra więcej będzie oferować. Widziałem, że jest wiele części ogólnie właśnie z tej gry. Aczkolwiek pomyślałem, że tu będzie jakieś budowanie, nie wiem, budynków i tak dalej, jakieś surowce, więcej tej ilości i tym podobne, aczkolwiek no niestety nie. Gra w tej chwili jest na przecenie do 29 listopada i kosztuje 8 chyba złotych z groszami, jakoś tak. Więc czysto teoretycznie na taką zagrajkę no, chyba polecam, aczkolwiek no, powiem wam już to na samym końcu, jak sobie tutaj rozegramy tą grę. Widzę, że to jest skrzynka potwory, moglibyśmy pokonać. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki w tej chwili w tle, to was przepraszam, ale właśnie w tej chwili, kiedy nagrywam, Polska gra z Arabią Saudyjską. Chyba tam wygrywamy i wszyscy sąsiedzi i tak dalej, wszyscy to przeżywają. No, jestem osobą, która piłki nożnej zbytnio nie lubi, więc mnie to zbytnio nie jara. Dobra, jak widzicie, przejdźmy kolejny okrąg. Tutaj tak samo potwory są już atakowane. Myślę, że sobie możemy szybko przelecieć tu i zaatakować ich od tyłu. Cofajmy się. Przegramy. Fak. Przegrywamy. No i mamy problem. Szybko jednostki robimy. No i właśnie dlatego stwierdziłem, że zrobię kolejny gameplay z tego, bo w teorii... takich akcji, jak tutaj nie miałem wcześniej. Myślę, że tego przeciwnika sobie możemy... gra mi się zmieniła i zwała.
szybko. Może sobie nawet tego przeciwnika wykończymy już z miejsca. Dobra. Uda nam się go wykończyć chyba nawet. Jednego mniej. Udało się. Dobra, dzięki temu poszerzyliśmy swoje terytoria. I to dosyć mocno. Wrogie Imperium widzę, że też sobie coś jeszcze chyba robi. Bandyci. A nie, Wrogie Imperium to słucha boty. Dobra. Widzicie, te kręgi na przykład nie mają połączenia bezpośredniego. Tylko te trzy. W sumie... Jakbyśmy sobie to pokonali, to byśmy mieli tylko trzy do bronienia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Oj, nie zdążyłem. Już nie zdążyłem. Nie starczyło mi. Ale luz. Dadzą radę. Chodźmy sobie obczyścimy jeszcze to po prawej stronie, bo akurat... To Imperium też byśmy sobie przejęli. Dobra. I tu tych bandytów również. Tam jest brak ochrony, więc tym bardziej bym sobie to przejął. Dobra, fajnie. Udało się nawet. W 6 minut obrobiliśmy już 8 sektorów. 8 sektorów obrobiliśmy. Najeźdźcy tutaj są nasi wrogowie, trzeba pamiętać o tym. I wrogowie też nam się już troszeczkę zaczynają rozprzestrzeniać. Wrogowie nam się rozprzestrzeniają. Trzeba o tym pamiętać. Tu jest sporo złota. Tylko nie mamy jedzenia. Mamy dużo drewna, ale nie mamy jedzenia. I zróbmy im to w ten sposób. W teorii powinniśmy teraz delikatnie przegonić naszych przeciwników. Przynajmniej w teorii. Do pięciu też damy tutaj. Tu jest jeszcze złoto. Dobra, myślę, że oni nas jeszcze nie zaatakują, przynajmniej na daną chwilę. Przynajmniej tego oczekuję. Dobra, przejęliśmy kolejne. Tak, oni też to przyjmują. Nie wiem, czy jest sens. Dobra, przeciwnik, rzecz przeciwnik. Nasza jednostka stała awans, też spoko. Barbarzyńcy 690, no dużo ich się tu robi. Mega dużo się ich tutaj robi. Też możemy zrobić kolejny update. A tu jednak jest więcej rzeczy. Obóz oraz kontrola życia. Kurczę, myślałem, że tutaj tyle jednostek nie ma. Że te budynki się po prostu zblokowują. No i właśnie dlatego chciałem zrobić kolejny materiał. Nasze jednostki naprawdę się ładnie już upgrade'owały. Ale myślę, że trochę łuczników by się przydało. 50 złota. Obrażenia 10. Myślę, że łuczników sobie zrobimy. Cały czas nam jedzenia brakuje. Jakby to rozegrać? Jakby to rozegrać, cholercia. Im tutaj dyń narobimy. Dobra, więcej łuczników. Ryzykujemy.
Ryzykujemy. Robimy ich. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj to walcie. Nie ma banków. No właśnie te jednostki same idą tam, gdzie nie trzeba, nie? I to mnie bardzo wkurza. Dobra, odgrodziliśmy go. Lodowy łowca. Obrażenie 80. I zdrowie 1000. Do dwóch aż mamy. Zróbmy sobie celniejszy strzał. Nas leczą chłopaki. Dobra, pykło. Już teraz chłopaczyna chyba nie ma szans. Zablokowaliśmy go z każdej strony praktycznie. Ruszymy sobie na te jednostki. Tu już nic nie ma. To rozwalimy i to już będzie nasze. I teoretycznie mamy 15 z 16 kręgów. 15 z 16 kręgów. Dobra, myślę, że możemy go zablokować jeszcze z tamtej strony. Dwóch nie zostanie. Lodowy łowca niech się zajmie tym. On na hita go strzelił. A bo on nie ma expów. On nie ma expów. Dobra, no nasza ekonomia trochę wstała z kolan. Nie powiem, że nie. O, jest wielka dynia. Mogłaby być potężna. Damy im trochę więcej tego. Wtedy nie sobie trochę podrosną. I wtedy zaatakujemy. Najscy już mają 1100 praktycznie siły, więc też trzeba na to uważać. Też trzeba na to uważać. Chciałbym jeszcze zobaczyć, nie wiem, jakieś nekromanty czy coś. Jest jeszcze więcej, dodatkowe życie. Uderz, aby uzyskać. Ha, w ten sposób to działa, dobra. Mak szału. I druid. Ustawmy sobie obóz. Jak już sprawdzamy różne rzeczy. O, jeszcze więcej rzeczy się wzrespiło. Mroźny duch, duchy, gobliny, wampiry. Wybuchający grzyb. No właśnie, czyli jednak są jakieś nowe rzeczy. Ja sobie teraz staram to mniej więcej ogarnąć, na jakiej zasadzie to działa. No nie chciałem tego zostawić, ale okej. Nieważne. Więcej robotników. Więcej złota, więcej wszystkiego. Tu jeszcze nie ma żadnych robotników. Czemu ci robotnicy stoją? Czemu tu nic nie ma?
żeby na takich kręgach się jednak zużywały zasoby? No, całkiem możliwe. No to nie szkodzi. Ale trzeba obserwować, czy przypadkiem właśnie gdzieś tutaj nasi robotnicy nie stoją. Chciałbym zobaczyć tego smoka. W ogóle te nasi robotnicy też się, mistrz robotników, ulepszyli. Czemu chłopaki ulepszyli? No to będzie potężna walka, coś mi się wydaje. Wampir. Jeszcze trochę jedzenia brakuje. I są potężne dynie. Mam nowe przepisy, ale my nie mamy. Możemy zrobić banki w końcu. Tu już jest jeden bank. Kolejny bank. Zawsze takie złoto. Już jest. Czego nie mamy do banku? Jedzenia nie było. Całe żarcie zmarnowaliśmy. Co robi ulepszony magazyn? Właśnie. Ogromny bank. No to jest magazyn ulepszony. Najlepszy magazyn. Dodatkowe zasoby plus 50%. Kolejna kontrola życia. Myślę, że ostrzejsze miecze możemy sobie zrobić na piąty poziom. Dużo jedzenia. No i awans na magazynie, świetnie. Tu jest jedzonko za drewno, możemy sobie to ulepszyć, żeby miało więcej żarcia. Drewna akurat mamy sporo, więc mnie to nie boli. Teraz trochę nam jednak odskoczyło z jedzeniem. No już mamy 4600, 700 nawet. Więc chłopaki to zbierają, no. Więc zaraz robimy spoka i myślę, że zakończymy żywot naszych przeciwników. A i tam nie smoka. Wow. Złoty smok. Znaczy to jest czerwony smok, ale możemy zrobić złotego smoka. O kurde. To smoka już tam zabili chyba. Dokładnie. Smok długo nie pożył. Smok długo nie pożył. Tyle surowcy i po smoku. Pyk, udało się. Dobra, ranga 15, elfi łucznik. Trochę skarbów wpadło. Nie wiem, do czego są te skarby. Czy nam coś to odblokowuje? Nie. Cały czas jakieś rzeczy spadają, ale co to robi? Co to robi, nie mam pojęcia. Dobra, pokażę wam jeszcze łowy na potwora. Akurat zrobimy sobie tego najsłabszego, żebyśmy się wyrobili. Ale to nie jest problem. Ogólnie łowy na potwora są po to. Idź rolniku, tutaj to zajmij. Dzięki. Łowy na potwora są po to, że musimy zdobyć. Pokonać potwora, który jest właśnie tutaj. To jest boss tak jakby całej tej mapy, nie? No i wiadomo, on jest dosyć silny, bo jest 2400, jeżeli chodzi o jego DPS-y, znaczy moc. 2000 zdrowia. Jest nie chodzić. No dobra.
Nie widać tego. Więc myślę, że się jakoś tu jeszcze powyrabiamy. Siła 130, możemy sobie ich zaatakować. Te są dosyć proste, tylko mówię, tu jest dobra miejscówka dla łuczników, bo jednostki walczące wręcz zanim tutaj dojdą, to trochę mija. To trochę mija. Że sobie zaraz jeszcze uzdrowiciela kupimy. Rybki to też jedzonko. No i zaraz nas stać na uzdrowiciela. Dobra, mamy go. Ulecz nasze jednostki. Tak, wy nie macie jedzenia. Na razie wam starczy. Daleko sięgają, cholera? Dobra, potwory już pokonane w tym miejscu. W sumie obkrążymy ich. Oni i tak nie robią żadnej ekspansji, więc o tyle dobrze. W ogóle jakieś dynie są. Wojownicze dynie ninja. No i git. Chłopaki, zabierajcie się do roboty. Chłopaki niech się zabierają do roboty, a my tutaj mamy jeszcze do pokonania barbarzyńców, tylko ci barbarzyńcy mają 1430 siły, to nie jest mało. To nie jest mało. Dynie awansowały, świetnie. Grzyb życia daje dodatkowe życie temu, kto go zniszczy. O, masz ty. No i fajnie. Nawet są takie rzeczy, na które trzeba uważać i patrzeć, no nie? Tak samo, nie wiem, ta pałka nie jest? Nie, nie jest targetowalna. Ta pałka nie jest targetowalna. Jednego uzdrowiciela sobie kupmy i spróbujmy. O nie, ile że nam podają? Głupie jednostki. Głupie SI, naprawdę głupie. Dostały awans. No i dobra, kilka jednostek dostało awansem, więc śmiało. Możemy sobie więcej robotników zrobić. Niech oni tutaj zbierają to jedzenie. Niech chłopaki zbierają jedzenie. Ok, tutaj jest pustka. Trzeba będzie robotników sobie jednak dodać. Na razie czterech starczy. Tu się złoto zbiera. Banku nie możemy jeszcze kupić, bo nie mamy jedzenia. A bank by się przydał. A jest bank, przepraszam. Jestem ślepy. Dynie awansowały. Nie chodziło mi o to, ale okej.
Tu jest złota rybka. 300 złota. Nawet dwie. Nawet dwie. Dobra, myślę, że jeszcze sobie zrobimy kilka jednostek i możemy zacząć atakować. Łuczników nie robię, bo tu i tak nie ma strzelających jednostek. Lepiej się jednak sprawdzą jednostki do walki wręcz. 2500 razem 1630. 1825 nawet. Do 2000 dobijamy i atakujemy. No i mamy 2020. Atakujemy dziadów. Sporo. Dobra, ubiliśmy dziada. I udało nam się przejść to wszystko. Udało nam się kolejny to przejść. Czy któryś padł? No i mamy rangę 11 uzdrowiciel. Trochę jak w Herosach. Trochę jak w Herosach. Nadal nie rozumiem, do czego jest ten skarbiec. Na czym on polega? Co my możemy sobie zrobić? Ogólnie tak. Czy polecam tą grę? To jest pytanie. Pytanie definitywne. Wyjadacz. No właśnie, tutaj nie da się nic zmienić. Nic a nic się nie da zmienić. Możemy tak naprawdę sobie tutaj to traktować jako jakieś story, że musimy to przejść. Aczkolwiek osobiście, no jakoś mnie to nie kręci, tej fabuły tutaj nie ma. Tej fabuły tutaj nie ma, aczkolwiek, no mówię, tutaj twórcy, nie wiem czy widzicie, jest Circle Empire Rivals i tak dalej, Apex Monsters, Circle Empires Tactics. Ogólnie, no widzę, że twórca bardziej poszedł pod inne gry, no nie? W sensie, że to jeżeli sobie tam chcesz pograć samemu i tak dalej, to spoko. Ale jeżeli chcesz pograć z kimś, to kup oddzieloną grę i tak dalej. No moim zdaniem troszeczkę taka, no nieuczciwa, nieuczciwy chwyt, że tak powiem. Aczkolwiek, jak komuś zależy tylko na multiplayerze, to zależy tylko na multiplayerze, prawda? Czy polecam grę? Za 8 zł jak najbardziej można sobie pograć, pobawić się. Bardzo, przynajmniej mi się to kojarzy z Hero Hour. Jednak mamy te walki jakby w trybie na bieżąco. W czasie rzeczywistym. Fajnie popykać. Za tą cenę, spoko. Polecam. Ale moi drodzy, no nie będę tego przedłużał. 28 minut odcinka. Myślę, że więcej w tej grze już nie zrobimy. Taka pokazówka. Kto będzie chciał oczywiście kupić, to zapraszam do kupna. Polecam. I tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram dla was Shiro. A my się widzimy oczywiście w innych seriach. Trzymajcie się. Hej, hej.